dobry. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od tego, że dzisiaj jest powszechny dzień życzliwości. Ja jestem życzliwym człowiekiem, co najwyżej jestem ostry, ale generalnie staram się być życzliwy. Zaprosiłem Cię tutaj, bo chciałem z Tobą porozmawiać o tym, co się w sobotę wydarzyło. W jubileuszowym akcie zawierzenia. Tak, ale nie o tym, co to oznacza, bo to co to oznacza dla osób wierzących, to ja zostawiam Kościołowi wiernym. To jest całkowicie sprawa Kościoła. Natomiast chciałem Cię zapytać o Twoją opinię, bo jej nie znam, na temat tego, gdzie uważasz, że powinna przebiegać linia podziału państwa i Kościoła? Gdzie, czy ona w ogóle powinna być, bo może i nie powinno być? Jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie? Ja bym powiedział w ten sposób. Bardzo wiele zależy od tego, w jakim żyjemy państwie, tak? To znaczy, to są różne bardzo modele. Nie ma jednego modelu granic między państwem a Kościołem, bo są różne społeczeństwa, różne narody, różne kraje i różne historie. Mnie jest pewnie jakoś najbliższy model polski czy bawarski, w którym granica oczywiście jest. Zresztą bardzo mocno zarysowana przez Kościół, a dużo słabiej przez państwo, ale jest. Bliski mi był starszy model amerykański, bo jak doskonale wiesz, jako człowiek, który mieszkał w Stanach, on się zmienia, tak? To znaczy pewne rzeczy się przesuwają w kierunku bardziej laickim niż wcześniej, tak? Tak. Tam, chociaż zobaczymy, jak to będzie pod nowym prezydentem. No, zobaczymy. Ja bym nie przesadzał, on taki jakoś specjalnie religijny. On nie jest, ale jak jego sobie otoczenie dobierze, już dokładnie, jest. Jak sobie dobierze ludzi. Jest. To... On nie, to zresztą nie jest specjalnym zaskoczeniem, bo to jest któryś z kandydatów republikańskich, który nie jest szczególnie religijny, może z wyjątkiem Mitta Romneya, no, dla mnie był mormonem, więc to no pewna nowość. Teda Cruza. No i Teda Cruza, ale ja mówię o tych, którzy startowali już w wyborach, a nie o tych, którzy próbowali. No to Rubio też był religijny i to nawet bardzo katolikiem był. Przynajmniej deklaratywnie był bardzo religijny, ja nie wchodzę w jego sumienie. Ale mówię o starszym modelu, znaczy o tym modelu, który jakby bardzo mocno dopuszczał istnienie odwołań do absolutu, do stwórcy. Świata do tej pory zresztą dopuszcza, bardzo mocno dopuszczał wątki religijne. Dodajmy, że Stany Zjednoczone, Amerykanie są chyba najbardziej religijnym społeczeństwem. Są, absolutnie. Do tej pory dużo bardziej religijni są niż Polacy. Trochę inaczej, to jest inna religijność, ale są. Ale równocześnie chronił wolność wyznaniową, przynajmniej w teorii, wszystkich wyznań. Wszystkich, to znaczy w XVIII i XIX wieku, głównie protestanckich, tak też powiedzmy to zupełnie wprost, bo katolicy tam różnie miewali. Więc to są te dwa modele, które mi są jakoś bliskie. No dobrze, to 2016 rok, Polska, centrum Europy. Jak ten, gdzie jest ta granica, przy której ty byś powiedział, no nie, już za dużo kościoła w życiu publicznym? W tym ja mam wciąż wrażenie, że tego kościoła nie jest za dużo w życiu publicznym. Zwróć uwagę, że nawet ten wczorajszy akt biskupi przygotowali to w taki wczoraj, sposób, nie w sobotę. Przedwczorajszy, znaczy przedwczoraj i wczoraj. Okay. Przedwczoraj był na Łagiewnikach, a wczoraj były we wszystkich parafiach w Polsce. Został tak przygotowany, żeby nie padła nazwa Polska. To nie była koronacja Chrystusa na króla Polski, tylko było zawierzenie każdego z nas, powiedzenie, że dla każdego z nas, katolików, tak, ale Chrystus jednak, jest tak, ale królem i panem. Ale był prezydent Polski na tym wydarzeniu. Był prezydent Polski. I to jakby zmienia zawsze, z założenia zmienia rangę wydarzenia, znaczenie wydarzenia. No tak, ale masz również w Stanach Zjednoczonych... Ministrowie masz, byli, ale w Stanach Zjednoczonych masz prezydenta, który ma śniadania modlitewne. To prawda, i w kongresie. Który, tak. W kongresie i też bardzo często przemówienia, których żaden polski polityk by nie wygłosił, bo one są tak mocno nasycone wątkami religijnymi, biblijnymi i tak dalej. I dotyczy to zarówno demokratów, jak i republikanów. Absolutnie. Nie ma żadnej wątpliwości. I ci organizują zresztą te spotkania modlitewne, ale tam jednak są to deklaracje słowne, natomiast nie znajdziesz takiego zdarzenia w życiu amerykańskim publicznym, że państwo daje miliony dolarów na budowę świątyni. Tak, nie ma czegoś takiego, nie zdarzy się. To jest inny model rzeczywiście. Dlatego się ciągle próbujecie naciągnąć na powiedzenie, gdzie jest ta granica, po której ty powiesz nie, za dużo religii w życiu publicznym. Jeszcze jedna uwaga. Akurat ja uważam, że model, w którym państwo finansuje świątynię, nie jest dobrym modelem. I to powiem zupełnie otwarcie. W sensie ścisłym, jakbym chciał się czepiać, to państwo, i też tak jest, w Polsce nie dało pieniędzy na świątynię, tylko na muzeum. Oczywiście. No ale to jest dobrze, ale taki element. Teraz już mówisz jak polityk, a nie jak. To już jest cyniczne. Muzeum jest świątynią. Odpowiadam jak było. Znaczy, jeśli dano na muzeum,
muzeum, to moim zdaniem Muzeum Jana Pawła II w Polsce jest potrzebne, bo jest to postać z punktu widzenia historii Polski i z punktu widzenia nawet turystycznej wartości Polski. Tak, a jeżeli ja sobie w domu postawię mikromuzeum, no ja mam na przykład swoje zdjęcia z papieżem Janem Pawłem II. Jeżeli wywieszę sobie je na ścianie... Możesz je oddać do muzeum i na pewno będą ci wszyscy bardzo wdzięczni. Ja byłem kiedyś pilotem pielgrzymek do papieskich. Natomiast jeżeli te zdjęcia wywieszę w domu, to czy państwo może za mnie płacić mój kredyt hipoteczny? Nie sądzę. Finansować to muzeum w moim mieszkaniu? Muzeum jest zazwyczaj dziełem państwa. W tym przypadku państwo przejęło to muzeum. Też dodajmy, to nie jest tak. Ono było własnością kościoła. W tej chwili głównym zarządzającym jest Ministerstwo Kultury. To jest jeszcze dalej, o tym nie wiedziałem. Ale to znaczy, że państwo zarządza częścią świątyni. Nie. Państwo zarządza muzeum. Muzeum znajduje się w osobnym budynku, który jest wprawdzie połączony ze świątynią, ale jest osobnym. Ale znaczy, znowuż, jak chcesz rozdawać o różnych przykładach, to we Francji państwo w ogóle zarządza wszystkimi świątyniami. To prawda, ale to jest jeszcze gorszy model z każdego punktu widzenia. W Niemczech, jeżeli weźmiemy kraj sąsiedni, my często mamy takie wrażenie, że jesteśmy jakoś bardzo wyjątkowi. Otóż nie jesteśmy. W Niemczech, nie tylko w Radzie Mediów, ale również w zarządach, czy dokładnie w radach nadzorczych publicznych mediów zasiadają przedstawiciele obu głównych kościołów i mają głos istotny w tych miejscach. Czy oni bardzo mocno egzekwują poglądy swoich wyznań, czy nie, to jest inne pytanie. Ale mogą to robić. Nie robią tego także dlatego, że oba te kościoły mocno się, mówię raczej o wiernych, nawet niekoniecznie o strukturach, mocno się zlaicyzowały, w związku z tym niespecjalnie lubią mocne poglądy. Ale są, w związku z tym w Polsce wciąż tego nie ma. I trochę jest tak, że my w związku z tym, że przez kilkaset lat tak naprawdę od końca XVIII wieku nie mieliśmy własne państwo na bardzo krótko. Mhm. I to było dokładnie w tym momencie, kiedy w innych krajach relacje państwo-kościół się kształtowały. Pod wpływem rewolucji, pod wpływem oświecenia, pod wpływem romantyzmu, który był bardzo istotny, a później pod wpływem rozmaitych ruchów totalitarnych i populistycznych, które doszły do głosu, niekoniecznie do władzy w większości krajów europejskich. U nas tego nie było, bo myśmy w tym czasie byli pod zaborami, w tym czasie kościół bardzo często, kościół na terenie całej Polski, a kościoły w niektórych miejscach, bo luteranie na Mazurach czy na Śląsku Cieszyńskim też mają ogromne zasługi dla kultywowania polskości, stanowiły zastępnik państwa. W związku z tym bardzo często przejmowały też jego rolę. I od 25 lat, bo tyle żyjemy w wolnym państwie, próbujemy wymyśleć nowe reguły w sytuacji, w której zmienił się świat bardzo głęboko, zmieniła się Polska, ale zmienił się też Kościół. Jeszcze 70 lat temu, także w II Rzeczpospolitej, w ogóle nie było szokujące, nie tylko w II Rzeczpospolitej, tak samo było we wszystkich krajach europejskich, być może poza Francją, to, że biskup czy ksiądz jest posłem, senatorem, w ogóle nie było problemem. No, po prostu się działo. W tej chwili, i to jest już decyzja Kościoła, pamiętajmy, kodeksu prawa kanonicznego, nawet jeśli ludzie bardzo chcą, żeby biskup czy ksiądz został posłem albo prezydentem, to się w Europie nie zdarza. Ale w Ameryce Łacińskiej kilkakrotnie się zdarzyło, że wybierano biskupa na prezydenta. Tak, w tym momencie on natychmiast jest laicyzowany, przenoszony do stanu świeckiego, bo Kościół mówi, księża się nie mieszają w politykę. Czy to jest tak, jakby ksiądz na przykład zgłosił start w kampanii, tego Kościół automatycznie usunie ze stanu kapłańskiego? Prawdopodobnie zostałby zawieszony. Okay. W momencie, kiedy zostałby wybrany, zostałby na pewno najpierw zlaicyzowany by został. Ja nie wiem dokładnie, jaka jest procedura, czy to była suspensa, a potem laicyzacja, ale na pewno zostałby przeniesiony do stanu świeckiego, bo nie może być osoba duchowna, nie może według tego prawa kanonicznego pełnić funkcji publicznych. Ja widzę dwa takie miejsca, w których się martwię o ten podział państwa i kościoła, w których jestem zaniepokojony. To jedno to są właśnie te pieniądze, które zaczynają się w bardzo dużej ilości przelewać z państwowej kasy do kościoła. Ten dofinansowanie świątyni opatrzności jest jednym z przykładów, ale całe utrzymywanie duchownych w szkołach publicznych, na przykład za pieniądze publiczne, no jest też tego przykładem. Tak? Znaczy, jest i tu bym te dwie rzeczy dofinansowywania
religii, no, dofinansowania religii w życiu publicznym. A druga, już ci oddaję głos, żebyś skończył, tylko jeszcze drugą rzecz zauważę, to jest obecność urzędników państwowych na nie jako osoby prywatne, tylko jako urzędnicy państwowi, co jest odnotowywane, że minister środowiska był w sobotę w Łagiewnikach. Nie był, znaczy, ja uważam, że minister środowiska nie powinien być w Łagiewnikach. Osoba prywatna, która jest przy okazji ministrem, ma prawo oczywiście tam pojechać. No i tutaj się różnimy, ale to trzy różne rzeczy. O trzech różnych rzeczach powiedziałeś i trzy bym chciał skomentować. Okay. Pierwsza rzecz, uważam, że jest niebezpieczne, jak państwo finansuje Kościół wprost, świątynię czy cokolwiek innego. Dlaczego? Dlatego, że to jest także niebezpieczne dla Kościoła. Kościół niemiecki doskonale się o tym przekonał, tam on jest finansowany z podatków, czyli państwo ściąga i przekazuje. Tak. I jest to bardzo niedobry system dla Kościoła. On mu szkodzi. To jest Kościół bardzo bogaty, z bardzo rozbudowaną biurokracją, ale też cierpiący na masowy odpływ wiernych, także z przyczyn podatkowych. Więc im mniej pieniędzy przepływających od państwa do Kościoła, tym lepiej. Najlepiej zero. Kościół sobie sam poradzi. Jak jest biedniejszy, to jest zazwyczaj silniejszy. To jest bardzo mocna teza, bardzo mocna rzeczywistość. Drugi element to są pensje katechetów. Katechezy w szkołach uczą nie tylko księża, uczą również siostry zakonne i katecheci świeccy. Jeśli jest to przedmiot, który państwo wprowadziło do szkół, a wprowadziło, decyzja państwa zapadła w tej sprawie, a nie Kościoła, no to ludziom się należy pensja za to. Nie ma powodów, żeby akurat ten przedmiot finansował Kościół, jeśli uznaliśmy, że on jest. I tak jest we wszystkich tych krajach, w których religia jest przedmiotem szkolnym. Że pensje katechetów i w Irlandii, gdzie katecheza jest normalnie w szkołach i w Niemczech, finansuje państwo, a nie kto inny. I trzeci element, o którym zacząłeś mówić, no ja nie wierzę w to, że można się podzielić, być od do Szyszką, panem Szyszką, a od do profesorem, a od do ministrem. Znaczy ja uważam generalnie, że nie ma co utrzymywać fikcji. Ja wiem, jest model francuski, w którym to rzeczywiście funkcjonuje. Mnie model francuski jest bardzo odległy. Uważam, że to jest model nie tyle neutralności, ile wojującej laickości, co znaczy trochę co innego. Laickość jest ideologią republiki. U jej podstaw, przynajmniej historycznych, o tak bym powiedział, jak się przyjrzymy, leży silna fobia antykatolicka. I ona się przejawia do tej pory. I nie sądzę, żebyśmy musieli przyjmować akurat ten model, choćby dlatego, że w Polsce oświecenie robili księża, bardzo często księża wierzący. Oświatę robili w Polsce księża, bardzo często, choć nie zawsze księża wierzący. Mówię nie zawsze, no bo byli tacy kapłani, którzy przyjęli święcenia kapłańskie, po czym nigdy mszy świętej nie odprawili. Tacy też byli w polskiej tradycji, ale w dużej mierze to byli kapłani rzeczywiście tak, wierzący. Tylko, że to i nie ma powodu, żebyśmy przejmowali model, który jest zupełnie z innej tradycji historycznej. Tylko to jest... Ja rozumiem, że ja też bywałem na przykład w latach 80. w kościele, bo było to miejsce, gdzie się spotykali ludzie, którzy chcieli wolnej Polski. Tak? W związku z tym też tam bywałem. I na przykład świetnie sobie radzę z mszą świętą. Doskonale wiem, jak msza święta wygląda. Z tego powodu właśnie. Natomiast chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że jeżeli staramy się zrobić normalny system, to ja bym chciał, żeby w tym normalnym systemie prezydenta włączam. Prezydent Polski jest zawsze prezydentem Polski. Nigdy nie jest osobą prywatną. Jest zawsze prezydentem Polski. Ale jeżeli minister środowiska jedzie na taką imprezę, na takie wydarzenie, samochodem służbowym, zborowcem i tak dalej, to zaczynam mieć z tym problem. To on może pojechać tam jako osoba prywatna, ma zapewne samochód prywatny, może tam pojechać prywatnie. Mówię o prezydencie, prezydent nigdzie nie może pojechać prywatnie. Natomiast minister już może. No, posłowie też mogą. Tam jest, prawo jest bardziej skomplikowane. Minister spraw wewnętrznych nie może. Generalnie ma podstawę zawsze. No rozumiem, minister obrony pewnie i minister też. Minister spraw zagranicznych. Tak. I minister obrony ma jeszcze inna ochrona mu przysługuje. To jest pytanie do ministrów, czy powinien jechać jako osoby prywatne, pewnie byłoby bezpieczniej, bo nikt nie mógłby mieć o to pretensji. Ale ja podkreślę od razu, że moim zdaniem, jeśli w polskim rządzie jest minister, który jest luteraninem, teraz na 500-lecie reformacji, to on również może i powinien uczestniczyć w nabożeństwie i we wszystkich obchodach związanych z 500-leciem reformacji. Jeśli będzie minister, a nie jest to wykluczone nawet wśród bardzo aktywnych prawicowych komentatorów, kandydatów parokrotnie do Sejmu, jest muzułmanin polski Tatar, profesor Selim Hazbijewicz. Jeśli on kiedykolwiek będzie w polskim
rządzie i będą jakieś obchody związane z islamem, czy z 500-leciem, czy no, nie więc, więcej niż 500, z rocznicą Tatarów, to on powinien w tych obchodach uczestniczyć i ja nie widzę żadnego problemu, żeby zawieźć go tam samochodem służbowym. Ja kiedyś nawet napisałem tekst, o tym rzadko się pamiętam, w którym napisałem, że o ile nie wiem, czy powinno się, myślę, że się nie powinno finansować budowy kościołów z finansów budżetu państwowego, to uważam, że powinno się zbudować Tatarom własny meczet, co im Druga Rzeczpospolita w pewnym momencie obiecała. Także po to powinniśmy to zrobić, żeby wskazać, jaki islam, jaki typ islamu w Rzeczpospolitej nam odpowiada. To jest jedyny, no nie jedyny, bo w Rosji było podobnie, zakończony sukcesem proces inkulturacji społeczności muzułmańskiej. Oczywiście w innym momencie historycznym, ja nie chcę powiedzieć, że teraz by było tak samo, w innym momencie historycznym, w innym zupełnie państwie niż żyjemy w tej chwili, z zupełnie innymi problemami, no i wcale nie tak różowy, to znaczy ta historia była bardzo skomplikowana, ale była i udała się i zakończyła się, więc z tej perspektywy choćby za, w podziękowaniu Tatarom za wkład, jaki wnieśli w budowę obronności Polski, ale również polskiej tożsamości, meczet zbudowany przez Rzeczpospolitą Tatarom się w Warszawie należy. I tym optymistycznym akcentem, pozytywnym, dziękuję Tomku bardzo. Bardzo. Dzięki. Pozdrów żonę. Dziękuję bardzo, cię proszę. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki również wielkie. Do zobaczenia. U nas następny gość, już tak media teraz mijają. O, jakie spotkanie. Magda Jeton z Tomkiem Terlikowskim. Powszechny dzień życzliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Była pani dyrektor trzeciego programu Polskiego Radia. I oczywiście o Trójce musimy porozmawiać. Ale nie tylko, bo nie, to nie, nie jest tylko. Koniec mojego. Nie, oczywiście. Mojej pracy zawodowej. Naturalnie, że tak. Ale jednak w weekend zdarzyło się wokół Trójki kolejne wydarzenie. Tam musiała pani obserwować to, co się tam działo. Tak. I Wojtka Mana, który wyszedł do protestujących. Jak długo Wojtek Man popracuje jeszcze w trzecim programie Polskiego Radia? Kiedy go wyrzucą? Człowiek, instytucja, trudno go wyrzucić. Nie wie, bardzo, ale oczywiście Wojtek kończył pracę, więc nie miał innej możliwości, musiał wychodzić. Pewnie by też wyszedł, ale trzeba od razu powiedzieć, żeby mu nie zaszkodzić, że to nie była jakaś ostentacja, tylko po prostu skończył pracę, skończył audycję, wyszedł i trafił na ten fantastyczny tłum naszych słuchaczy. Ale to ja się zapytam w takim razie tak troszkę bardziej ogólnie, tak może troszkę bardziej prowokacyjnie. Ja zawsze od wielu lat, nie od momentu, kiedy PiS przejął władzę, tylko od wielu lat, mówię, że nie ma czegoś takiego w Polsce jak media publiczne. Są media państwowe, które są kontrolowane całkowicie przez państwo. Pan Kurski nie jest pierwszym politykiem, który zarządza mediami państwowymi w Polsce, bo przed nim też byli politycy, którzy zarządzali mediami. I media w Polsce, te tak zwane publiczne, zawsze miały wypełniać misję nałożoną im przez państwo, czy to w postaci Sejmu, czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w której zasiadali politycy. Więc co się zmieniło? Dlaczego nagle teraz jesteśmy tacy oburzeni? Nie zgodzić. Bardzo proszę. Tylko, że mamy mało czasu, żeby to wytłumaczyć. Ja mogę mówić wyłącznie na przykładzie Trójki i Polskiego Radia. Owszem, zawsze wybory władz do mediów publicznych no, nie były wolne od pewnych politycznych wyborów. Proszę powiedzieć wprost, zawsze politycy decydowali, kto ma rządzić radiem, Polskim Radiem, skoro mówimy o Polskim Radiu. Tak, ale nie było takich nacisków. Mogę to powiedzieć jako dyrektorka, która ani razu do niczego nie została przyciśnięta. I jest oczywiście ogromna różnica między tym, co było kiedyś, gdzie serwisanci byli przyzwyczajeni, że rzetelnie wykonują swój zawód i teraz, jak to chcą również robić rzetelnie, nagle się okazuje, że inaczej ma ta rzetelność wyglądać. No, nigdy wcześniej nie słyszałam o tym w wolnej Polsce, żeby przychodziło rozporządzenie, że nie wolno o czymś mówić, że Andrzej Wajda jednak może nie jest wybitnym reżyserem, należy mówić tylko, że to jest reżyser, a nie wybitny. Choćby wczoraj z protestu przyszła instrukcja do serwisów, że nie wolno mówić o tym, że jest pikieta. Pikieta trwa 2 godziny, ludzie widzą to, jest transmisja jakaś na żywo w innym medium, a Trójka się nawet nie zająknie o tym, że coś takiego jest.
Ja rozumiem, że to byłoby nie na rękę zarządowi, ale jest wiele takich sytuacji, które nie są na rękę, a jednak się mówi. Podam taki przykład, że jak zostałam pierwszy raz dyrektorką, to pokazała się taka informacja w jakimś medium, że zarząd, który mnie powołał, jest nielegalnie wybrany i prawdopodobnie, jak to się potwierdzi, okaże się, że również dyrekcja jest nielegalnie, no i prawdopodobnie trzeba będzie odwołać dyrekcję. I to zostało powiedziane w serwisie w Trójce. Ja dostałam te depesze i nie przyszło mi do głowy, żeby powiedzieć, przemilczcie, nie mówcie, nie prowokujcie, ciszej, tak? No w ogóle mi to do głowy nie przyszło. To zostało parę razy w ciągu dnia powiedziane na antenie. Ale dobrze, ale ja pamiętam na przykład taką sytuację sławną, ja obserwowałem pracę korespondentów zagranicznych, publicznych mediów bardzo długo i wiele razy. I pamiętam taką sytuację, jak Zieloni rządzili w mediach, Zieloni, czyli PSL rządziło w mediach i pamiętam, jak przyjechał bardzo ważny polityk PSL-u do Waszyngtonu i trzeba chodziło o to, żeby pokazać, że on tam jest przyjmowany absolutnie przez najwyższe szczeble władzy. W związku z tym ówczesny korespondent TVP sfilmował tegoż polityka, jak idzie steczką wzdłuż płotu Białego Domu, no i było tam zdanie, padło, że proszę bardzo, bardzo ważne rozmowy tego polityka w Waszyngtonie, bo to zwykłe kłamstwo. Znaczy, rozumiem panią, przychodził pod płotem Białego Domu. No to czym to się różni od tego, co się teraz robi w telewizji? No. Były takie zabawne historie, rzeczywiście. To są zabawne. Ale jak nie mówi się o pikiecie pod Trójką, to nie jest zabawne. To jest dyktatura. A tamto to było zabawne. Nie. Nigdy nie było tak, że nagle przyjeżdża do obiektu na Myśliwieckiej prawnik. Osoba, która jest podpadnięta, dostaje telefon, że za godzinę będzie spotkanie i teraz ma trzy możliwości. Albo bije się w pierś, że rzeczywiście postąpiła źle, bo wchodzący prawnik, nie dyrektor, nie kierownik redakcji, tylko prawnik, mówi, że działa pani na szkodę spółki. I teraz ta osoba, jak się bije w piersi, mówi, że już więcej nie będzie, no to jest uratowana. Jeżeli trochę się stawia i mówi, no zaraz, ale ja nic takiego nie robię, to dostaje nagane, a jak się bardziej stawia, to zostaje wyrzucony. No tak Damian Kwiek właśnie po takiej rozmowie został wyrzucony. No to jednak ta opowieść o polityku PSL-u nijak się ma do tego. Chodzi też o klimat, jaki jest w zespole, o to zastraszanie, o to, że no chociażby jeszcze taka sprawa, spotkanie z panią prezes. Nigdy wcześniej, byłam na wielu spotkaniach, ja 40 lat pracowałam w Trójce i wielu prezesów różne wprowadzało obyczaje, różne rzeczy mówili do nas, ale nikt nie krzyczał. Nikt nie wchodził na zebranie, nie dar się tak, że nie wiadomo w ogóle o co chodzi. A to było takie zebranie, zresztą nie jedno, gdzie pani prezes po prostu krzyczy, mówi, a potem daje komunikat do Jaru niezgodny z prawdą. Po prostu jest nagranie tego ostatniego spotkania. Bardzo jestem ciekawa, jak to się skończy, chociaż się obawiam, że ani słuchacze, ani pracownicy Trójki niczego nie wywalczą. Niestety, przykro mi. Jedyna rzecz, jaka może się wydarzyć, moim zdaniem, to jest odwołanie pani prezes. Ale to sprawy nie załatwia, bo przyjdzie ktoś inny i będzie podobnie postępował. Czy jedyną metodą na to, zanim się zapytam o to, to się zapytam o coś innego. Kiedyś PiS odda władzę, no to się stanie, prędzej czy później. I wówczas wymieni się też szefostwo Trójki, Polskiego Radia i tak dalej. Czy wówczas będziemy mieli do czynienia z taką wahadłem w drugą stronę, będziemy przechodzić rzeź tych wszystkich dziennikarzy, którzy przyszli do mediów publicznych teraz? Przyczyną tego wszystkiego jest zła ustawa medialna. Myśmy parę lat temu... Przekonanie, że państwo może media robić. Parę lat temu myśmy w Trójce przy pomocy bardzo dobrej, znanej kancelarii napisali ustawę, w której zawarliśmy takie sformułowania, takie pomysły, które uniemożliwiają naciski takie bezpośrednie politykom. Ale nie było klimatu, nikt nie był zainteresowany taką ustawą. Wtedy zresztą przy władzy była Platforma. Ta ustawa jest. Mam ją osobiście w domu, w szufladzie i nie tylko ja, jeszcze parę osób to pisało. Jeżeli taka ustawa wejdzie w życie, rozsądna, to jest szansa, że nie będzie tego przechyłu, bo to oczywiście też jest niedobre. Chociaż jak mówię,
myśmy bardziej mieli pretensje do Platformy, nie o to, że robi naciski, bo w radiu nie było takich nacisków, proszę mi wierzyć, tylko o to, że się w ogóle nami nie interesuje, że nas... taki moment, przepraszam, ja zostałam odwołana z dyrektora wtedy, kiedy rządziła Platforma, a powstała w mediach publicznych cicha koalicja SLD PiS. I nic Platforma z tym nie zrobiła. PiS nas wyrzucał, bo Trójka była wtedy pod skrzydłami PiSu. Znaczy winą Platformy jest to, że inne słowo mi nie przychodzi do głowy, ale olała po prostu te media kompletnie. I nic z nimi nie zrobiła. Mogli zrobić wszystko. Mogli je wyprostować, mogli je zabrać politykom oddać własną władzę w tych mediach. Je zreformować, niczego nie zrobiła. Ale też się zastanawiam, czy to nie jest tak, że w tych mediach nie było takich nacisków, dlatego że większość dziennikarzy, którzy pracowali wtedy za czasów Platformy w mediach, miało poglądy mniej lub bardziej bliskie Platformie. W związku z tym to, że na przykład w czasie kampanii prezydenckiej media publiczne będą dość przyjazne wobec prezydenta Komorowskiego, było jasne z założenia, bo dziennikarze mieli takie poglądy, jakie mieli. No nie było tam wielu fanów Dudy. Kandydata Dudy w mediach publicznych. Wie pan co, trudno mi powiedzieć ilu było, ale na pewno było, dlatego że w Trójce absolutnie są osoby, którzy są zwolennikami PiSu, ja o tym doskonale wiedziałam i myślę, że gdyby tu przyszli, to by mogli przysiąc, że nigdy w życiu nie naciskałam ich w żadnej sprawie i prowadzili programy i rozmawiali tak, jak uważali, że jest rzetelnie, uczciwie i swobodnie. A mogę jeszcze powiedzieć taką rzecz. Niedawno dowiedziałam się z portalu OKO.press, że Radio Wnet z Krzysztofem Skowrońskim otrzymało jakieś dotacje od państwa, od jakiegoś ministerstwa za czasów Platformy. Wyobraża sobie pan, że ja dziś, robiąc swój portal, zwracam się do rządu PiSu i oni mi dają pieniądze na robienie tego portalu. 140 tysięcy. A jednak Platforma to zrobiła, dała mu te pieniądze. To prawda, to się nie da, nie da się tego podważyć. A propos portalu, który pani robi, dlaczego jest tak, że słyszeliśmy na przykład o problemach OKO.press, który nie ma pieniędzy, kończą się pieniądze. Dlaczego jest tak, że prawica w czasach, kiedy nie rządziła, te prawicowe media jakoś funkcjonowały i oni dali radę przetrzymać te trudne czasy dla siebie i doczekać czasów, kiedy jest im dużo prościej, łatwiej i przyjemniej, a te media, nieprawicowe, nie wiem jak je nazwać, mają taki gigantyczny problem i większość z nich pewnie nie przeżyje najbliższego roku bez wsparcia państwa. No ja myślę, że to dlatego, że prawica jest bardziej zjednoczona, bardziej wobec siebie przyjazna i empatyczna. Myślę, chociaż nie mogę tego powiedzieć, bo dokładnie nie wiem, ale chyba te media prawicowe istniały dzięki skokom, w każdym razie w dużej mierze. Nie ma jakichś biznesów nie ma dużych, takiego. Dzisiaj które się wszyscy, wsparły media bo też Platforma nie robiła takich czystek, nie zachowywała się tak brutalnie, jak dzisiaj się zachowuje PiS. Dlatego jeżeli ja spotykam jakiegoś biznesmena, on mi mówi, jestem po waszej stronie, czy ja chciałbym wam dać, ale ja nie mogę tego zrobić, bo się boję, że mi przyjdzie Ziobro i coś zrobi, że ktoś mi przyśle urząd jakiś skarbowy albo coś. Po prostu polski biznes boi się pomagać komuś innemu, kto nie jest związany z PiSem. To nie chodzi o koduj, tylko po prostu w ogóle. Jeżeli ktoś jest w jakiejś opozycji, a właściwie media zawsze powinny być w opozycji, bo zawsze powinny kontrolować rząd. A mimo to biznesmeni boją się pomagać. A czy pani portal przeżyje następny rok? Czy czy przeżyje, to się okaże. Staramy się, żeby był przyzwoity, żeby był rzetelny. Robimy wszystko w tym kierunku. Być może, że uda nam się już niebawem zamieszczać jakieś reklamy. Ciągle się ten nasz portal rozwija, koduj24.pl. Mogę powiedzieć, że takie szczytowe nasze sytuacje czy wejścia są przy wywiadach, które zrobiłam i one nieraz osiągają do 120 tysięcy odsłon, więc to nie jest tak źle. No to jest dobry wynik. Myślę, że jednak jakieś szanse ma. Tym bardziej, że wiele osób mówi, że mamy bardzo dobry, mówiąc nieładnie, content, czyli to, co jest w środku, na poziomie. Mam wielu świetnych autorów
I na pewno ten kontent nie jest byle jaki. Słyszę też takie opinie, że to są takie opinie speców od internetu, nie bez zabarwienia ideologicznego, że osoby, które czytają w internecie o liberałowie, no jakkolwiek ich nazwiemy, o ludzie, którzy są w opozycji wobec obecnej władzy, którzy czytają treści w internecie, dużo mniej chętnie płacą za nie niż osoby o poglądach konserwatywnych czy o poglądach bliskich PiS-owi. Czy jest taki fenomen w internecie? Bo też zastanawiam się, bo pani wspomniała o biznesmenach, no ale może sposobem na przykład na finansowanie takich mediów jak Koduj 24 jest szukanie mikrowpłat. Może ludzie się powinni zrzucać na płacąc jakieś pieniądze. Myślę, że tak, tylko że często tak po 10 jest. Złotych. My dlatego ja sama nagrałam taki apel do naszych czytelników z prośbą o wpłaty. To oczywiście nie jest przyjemne, nie jest zręczne proszenie o pieniądze. No jesteśmy zmuszeni, ale często tak jest, że ludzie uważają, to może ten ktoś, ten drugi mój sąsiad, to on zapłaci, a ja tam może kiedyś tam. Ale jakieś wpłaty są, z tym, że to nie jest na takim poziomie, nie są one na takim poziomie, żeby to nam pozwoliło rzeczywiście przeżyć. To samo Piotrek Pacewicz z OKO.press to samo mówi, że ludzie nie chcą wpłacać i że bardzo mało pieniędzy wpłynęło. Może ludzie nie czują takiego zagrożenia, może nie ma takiego przekonania, jakie niektóre osoby z opozycji budują, że właśnie się kończy wolność słowa w Polsce i to trzeba... nawet nie chodzi o wolność słowa. Ja powiem, dlaczego myśmy powstali. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo zachwiały się proporcje między normalnymi mediami, że tak to nazwę, a tymi, którzy służą rządowi. W momencie, kiedy rząd zagarnął media publiczne, to ta równowaga bardzo się zmieniła. Uważamy, że dla przeciwwagi musimy budować media niezależne. Proszę zwrócić uwagę, jak dużo było tych prawicowych mediów. One nie miały nawet takich nakładów, te tygodniki do rzeczy czy w sieci. Spadają im nakłady, ale, według najnowszych danych. Tak, ale widzi pan, bardzo wiele ludzi nie czyta w ogóle ani tych gazet, ale widzi okładki. Wchodząc do sklepu, widzą. I teraz jak widzą ciągle agresywne okładki przeciwko, nie wiem, w czasie kampanii przeciwko Komorowskiemu, na każdej okładce był wykrzywiony i okropny, no to jak mogą potem na niego głosować? To jest takie przekazywanie podprogowe. Uważam, że my powinniśmy... Ale wie pani, to samo te media prawicowe mówiły o tym, że Trójka Radiowa, TVP, Gazeta Wyborcza i tak dalej, wszyscy podprogowo przekazują informacje. Znaczy, no, te same gazety... To jest oszczerstwo. Ja zgadzam się, jak mówię, nie mogę odpowiadać za żadne media, ale mogę tylko mówić o Trójce. Mhm. Jeżeli ktoś tak mówi, to niech da jakikolwiek dowód. Czy u nas kiedykolwiek było tak na naszej antenie, żeby pokazywać jedną stronę konfliktu? Nigdy. Zawsze dla przeciwwagi pokazywaliśmy wszystkie tygodniki. Często słuchacze pisali, po co wy tego tam cytujecie jakieś w sieci, czy pokazujecie gościa niedzielnego. Myśmy to zawsze robili, bardzo pilnowaliśmy, naprawdę po aptekarsku, żeby pokazywać dwie strony konfliktu. Więc absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia, że Trójka była robiona bardzo rzetelnie. Czy słucha pani Trójki teraz czasami? Czasami słucham, ale czasami nie mogę wytrzymać. I może to jest dziwne. Tak jak się spodziewałam, że będą jakieś naciski polityczne, to mnie też boli, ale dużo bardziej boli mnie język. Myśmy zawsze przywiązywali wagę do czystego języka. A w sensie oczywiście język, każdy, w sensie poprawności, kto, tak, po prostu. Każdy, kto mówi na żywo, zawsze może zrobić jakiś tak. błąd. Ale u nas zawsze było tak w Trójce, że jak ktoś zrobił błąd, to wiedział, że go zrobił. A w tej chwili odnoszę wrażenie, że nowi redaktorzy, którzy przyszli, nawet nie mają pojęcia, że mówią niezbyt po polsku, chociaż strasznie podkreślają swój patriotyzm. Wydaje mi się to obłudne bardzo i bardzo mnie to jakoś tak denerwuje. Pani Magdo, trzymam kciuki za Trójkę, trzymam kciuki za Koduj24, bo każde medium jest potrzebne. Ja nie lubię, jakichkolwiek medium się przewraca w Polsce. Więc bardzo dziękuję. Trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Do widzenia panu. A my zapraszamy już kolejnego gościa. Do zobaczenia. Wsiadam? Wsiadaj, Marku, wsiadaj. Marek Magierowski. Dzień dobry. Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, Marku. No, Pennsylvania, witam cię. Proszę. Bardzo pan cię wie, jak dojechać? Tak, poradzę sobie jakoś. Trochę nam to zajmie, co prawda, ale poradzimy sobie. Wymarzłem, pan się spóźnił, panie Bartku. Bardzo przepraszam. Nie,
Marku, ponieważ znamy się bardzo wiele lat, nawet mieliśmy okazję pracować w tej samej redakcji. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłem twoim szefem, ale... Czy powinieneś wdrażać aż takie szczegóły naszej... Że zaszkodzę ci drogi. W sensie, tak? Dobrze. Ale myślę, że to nie jest tajna. Dawno zostałem frustrowany, także... Twoja biografia nie jest tajna, więc pozwolę sobie po imieniu do ciebie mówić. Bardzo mi miło. Przez wiele lat byłeś jednym, ja się ciągle żałuję tego bardzo, byłeś jednym z najlepszych publicystów w Polsce zajmujących się sprawami. To żałuję, że byłem publicystą, żałuję tego, że odszedłeś z dziennikarstwa i że dałeś się, ale rozumiem to, no ale żałuję, że dałeś się porwać polityce. Więc spróbuję cię teraz naciągnąć na rozmowę, zanim cię zapytam o parę rzeczy dotyczących pana prezydenta, to spróbuję cię zapytać o to, co się wydarzyło w Stanach. Czy byłeś zaskoczony wygraną Trumpa, ponieważ, od razu ci powiem, jak byłem na przyjęciu 11 w Pałacu Prezydenckim, to pan minister Waszczykowski opowiadał, że on mówił prezydentowi parę dni przed wyborami, że wygra Donald Trump. Nie było to żadne zaskoczenie dla Pałacu. Ja panu prezydentowi mówiłem, że albo wygra Donald Trump, albo wygra Hillary Clinton. A to sprytnie. To tak, to... Więc opowiem ci anegdotę związaną z... Nie zakładaj, że pan Stein wygra, na przykład. Rozumiem. Związaną z parą prezydencką, jako że co roku podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, kiedy głowy państw się udają do Nowego Jorku, jest organizowane spotkanie przez żonę do niedawna sekretarza generalnego ONZ, Ban Ki-moona, tak zwana herbatka u pani Ban. I w tej herbatce, jak się domyślę, uczestniczyła także nasza pierwsza dama. Ja sobie potem, jak wróciliśmy z tego Nowego Jorku, ja zażartowałem sobie w rozmowie z nią, że teraz czekają ją herbatki z Billem Clintonem. No i okazało się, że niestety, wstety czy też niestety, pomyliłem się i będzie herbatka z Melanią Trump. Mhm. Powiedz mi, opowiedz nam jakieś tajemnice z rozmowy prezydenta Dudy z prezydentem elektem Trumpem. Jak w ogóle taka... Nie ma żadnych tajemnic, dlatego że ten czy komunikat... Przez tłumacza, czy rozmawiali? Nie. Rozmawiali po angielsku. A to nie jest tak, że przy tego typu rozmowach zawsze tłumacz musi być, czy prezydent chce, czy nie chce? Nie. Znaczy, podczas rozmów oficjalnych, bilateralnych zazwyczaj tak jest, natomiast często to się toczy w ten sposób, że pan prezydent nie potrzebuje tłumacza i kiedy przechodzi na tematy trochę bardziej luźne, nieformalne, to oczywiście mówi po angielsku. W tym wypadku rozmowa się toczyła przez cały czas po angielsku, kilkanaście minut trwała. I wielkich tajemnic nie ma, dlatego że właściwie ten komunikat, który zamieściliśmy na naszej stronie internetowej i te wypowiedzi samego zresztą pana prezydenta, który potem kilka razy opowiadał o tej rozmowie, właściwie opowiedział o niej wszystko. Bardzo kurtuazyjna, bo zwykle tego typu rozmowy, pierwszy kontakt obu prezydentów jest kurtuazyjny. Panowie się nie spotkali nigdy wcześniej, gdzieś tam w Nowym Jorku albo gdzieś. Nie było takiej okazji. Spotkają się prawdopodobnie podczas szczytu NATO w przyszłym roku w Brukseli. To będzie pierwszy kontakt fizyczny. Natomiast przede wszystkim prezydent Duda dziękował Trumpowi za spotkanie z Polonią, za ciepłe słowa o Polakach, którzy mieszkają i pracują w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście Donald Trump mówił, że bardzo docenia polską społeczność, lubi Polskę. Oczywiście należy się domyślać, że w każdej tego typu rozmowie z każdym przywódcą wyraża się ciepło o tym czy innym kraju. Natomiast ważne jest to, że bez wątpienia otwieramy jakiś nowy rozdział. Niezależnie od tego, co mówił Donald Trump podczas kampanii, niezależnie od tego, jak będzie wyglądała jego administracja, Stany Zjednoczone będą nadal naszym głównym sojusznikiem, głównym partnerem i trzeba dbać o to, żeby także te relacje osobiste między prezydentem Dudą a prezydentem Trumpem były jak najlepsze. Czy prezydent elekt obecnie złożył bardzo wiele obietnic Polakom w czasie tej kampanii? Ja już nie mówię o zniesieniu wiz, no bo to już paru prezydentów nam obiecało, ale ja akurat uważam, że to nie jest specjalny problem w naszych stosunkach, ale ten prezydent, co widzieliśmy w TVP, obiecał na przykład, że pomoże nam w odzyskaniu wraku Tupolewa z Rosji. Czy ten temat się pojawił w czasie rozmowy prezydentów i czy ty uważasz, że to jest temat, który zostanie poruszony w stosunkach z nową administracją? Nie wykluczam tego. Panowie nie rozmawiali ani o wizach, ani o wraku Tupolewa. Co zrozumiałe, bo takich tematów się nie porusza w trakcie tego typu rozmów. Natomiast kto wie, nie wykluczam zresztą, że jeszcze przed tym spotkaniem, o którym wspominałem podczas szczytu NATO, jakby do jakichś kontaktów dojdzie, choćby telefonicznych. Więc pewnie im
częściej będą prezydenci rozmawiali, tym bardziej szczegółowe kwestie będą poruszać. Wizy na pewno interesują bardzo wielu Polaków, ale oczywiście nie sposób zapomnieć, o czym wielu zapomina, że to nie prezydent podejmuje w Stanach Zjednoczonych taką decyzję. Są bardzo ścisłe regulacje, przepisy, które o tym mówią. My możemy teraz jest jakoś... w ogóle atmosfera w Stanach, żeby w ogóle znieść ten program bezwizowy, a nie żeby go rozszerzać, więc... W ogóle to jest oczywiście szerszy problem, dlatego że możemy się zastanawiać, opierając się na tym, co mówił Donald Trump i jego najbliżsi doradcy w czasie kampanii, czy mamy do czynienia z kolejną falą izolacjonizmu w Stanach Zjednoczonych. Ale ja jestem optymistą, ja zawsze powtarzam, że kiedy ktoś mówi na przykład o wojnie handlowej z Chinami, czy o zamknięciu amerykańskiego rynku, to jestem przekonany, że Donald Trump za chwilę dostanie, albo jego sekretarz do spraw handlu, którego wkrótce będzie mianował, dostanie całą stertę bardzo poważnych analiz mówiących o tym, że to nie jest takie proste, po pierwsze, a po drugie to może bardzo zaboleć samych Amerykanów, prawda? Tak. Tobie nie muszę tego tłumaczyć, więc to wszystko jest dużo bardziej skomplikowane niż wydawałoby się, kiedy analizujemy te ostre sformułowania Donalda Trumpa. Zresztą w Stanach Zjednoczonych, jak doskonale wiesz, ta retoryka kampanijna jest bardzo ostra. Aczkolwiek w tej kampanii była nieprawdopodobnie ostra. Nie pamiętam taką okładkę niemieckiego Spiegla, gdzie Hillary Clinton i Donald Trump zostali pokazani na zdjęciu, umazani błotem od stóp do głów. Więc tak. To rzeczywiście była wyjątkowa kampania, ale proszę zwrócić uwagę, wczoraj bodajże odbyło się spotkanie Donalda Trumpa z Mittem Romneyem, o którym mówi się, że być może będzie, jeżeli sam się zgodzi, nowym sekretarzem stanu. Mhm. A przecież Mitt Romney wypowiadał się w sposób mało parlamentarny na temat kwalifikacji choćby Donalda Trumpa w czasie kampanii. Co ciekawe, zresztą wymienialiśmy się bodajże wiadomościami, kiedy pojawiła się ta kandydatura, że w momencie, kiedy Michael Flynn, generał Michael Flynn miałby zostać doradcą spraw bezpieczeństwa, znany choćby z tego, że uczestniczył w gali Russia Today swego czasu i znany ze swojej prorosyjskiej postawy, a Mitt Romney miałby zostać sekretarzem stanu, no to byłaby ciekawa kombinacja. Kolejny przyczynek do rozmowy o tym, jak wielką tajemnicą wciąż jest Donald Trump i jego polityka zagraniczna. A propos, bo przeszliśmy na stronę rosyjską, się tak wyrażę, może w ten sposób, to cię zapytam o stosunki polsko-rosyjskie. Czy ty nie uważasz, że prezydent jest idealną osobą, żeby spróbować jakieś nowe otwarcie w stosunkach polsko-rosyjskich przy okazji Trumpa, bo być może będzie nam potrzebne, bo Trump będzie robił nowe otwarcie w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, to może powinniśmy wyprzedzić ten trend i spróbować coś zrobić, szukać jakiejś wizyty tu, tam, gdzieś spróbować coś... Marku, wiesz świetnie, że wszystko zależy od Kremla, od Putina, od tego, w którą stronę będą chcieli pójść Rosjanie. Piłka jest po ich stronie. Pan prezydent Duda mówił kilka razy, także w Stanach Zjednoczonych zresztą, pytany właśnie o stosunki polsko-rosyjskie, że Rosja jest i pozostanie naszym największym sąsiadem. Tego nie zmienimy. I musimy z Rosją rozmawiać, musimy starać się doprowadzić do sytuacji, w której stosunki z Rosją będą jak najlepsze, bo na tym powinno nam zależeć, żeby te stosunki były dobre i politycznie, a przede wszystkim gospodarcze. Bo wiemy choćby, jak bolesne niekiedy są sankcje nakładane przez Rosjan. Z drugiej strony są pewne priorytety. Nie możemy akceptować faktu, że Rosja łamie prawo międzynarodowe, anektując Krym, mieszając się w sprawy wewnętrzne Ukrainy. To jest oczywiście bardzo skomplikowana gra. Pan prezydent jest gotowy na to, żeby się mogę tak powiedzieć, otworzyć na Rosję, no ale to pierwszy krok powinien należeć zdecydowanie do Kremla. Na razie nie widać, żeby coś takiego miało się wydarzyć. Jest coś w tym, o czym mówisz, że w momencie tej nowej konfiguracji politycznej jeszcze nas czekają dosyć, w moim przekonaniu, dosyć gwałtowne zmiany w Europie także. W kilku przynajmniej
krajach, więc te stosunki... Wczoraj wygrał prawybory we Francji, prawicowe. Człowiek, który, tak, François Fillon, były premier, który wprost nawołuje do zniesienia sankcji nałożonych na Rosję i do ułożenia się z Kremlem. To jest dla nas zupełnie nowa sytuacja. Wysadko, musimy się do tego przygotować. Przepraszam, że ci przerwę, ale to jest tym bardziej właśnie zwycięstwo Fillon i być może to, co się w Niemczech stanie w przyszłym roku, jest powodem, żeby te relacje polsko-rosyjskie naprawiać, bo za chwilę zostaniemy sami na polu walki. Wszyscy pójdą do przodu z Rosją, my zostaniemy. I nie zgadzam się z tobą, że pierwszy krok należy do Rosji, dlatego że to są rozbieżne interesy. Dla Rosji my nie jesteśmy ani największym, ani ważnym sąsiadem. Dobra, co twoim zdaniem Polska mogłaby zrobić? I Rosjanom zależy na tym, żeby te stosunki polsko-rosyjskie były... Znaczy zależy na tyle, na ile myślą o tym, bo niedużo myślą na ten temat, ale na tyle, na ile myślą o Polsce, to im zależy, żeby te stosunki były byle jakie. Bo oni wtedy w Europie mówią, no zobaczcie, Polacy, rusofobii, nic nie robią, żeby z nami zacząć rozmawiać. Wy wszyscy z nami rozmawiacie, tylko Polacy z nami nie chcą rozmawiać. Więc się zastanawiam, czy to w naszym interesie nie leży, żeby ten pierwszy krok w stronę Rosjan zrobić. Nie wiem, zaprosić kogoś z Kremla, nie Putina, no ale kogoś z Kremla zaprosić do nas. Pamiętaj też o tym, że nasze relacje z Rosją są też w dużej mierze uzależnione od relacji Unii Europejskiej z Rosją. My na przykład, jak wiesz, nie możemy sami prowadzić polityki handlowej wobec Rosji, ponieważ politykę handlową wobec Rosji prowadzi Unia Europejska. Tak. W naszym imieniu. Gdzie miałyby nastąpić te koncesje, czy te gesty? Czy na przykład mielibyśmy zrezygnować z kontynuacji budowy bazy antyrakietowej w Redzikowie? Czy mielibyśmy zrezygnować z rozmieszczenia brygady pancernej w Stanach Zjednoczonych? No nie, oczywiście, że nie, ale... No właśnie, a to jest to tak naprawdę, co rzeczywiście Rosjan interesuje. To jest ich priorytet. Ale może to może na nic przykład innego. Na bardzo wysokim poziomie... No nie, może jestem naiwny, no ale tak na bardzo wysokim poziomie jakaś wspólna inicjatywa kulturalna. Gdzieś, gdzie nie szukamy konfliktu z Rosją. No, takie inicjatywy gdzieś tam się toczą. To nie jest tak, że my zamroziliśmy nasze kontakty z Rosją na każdym poziomie. Zaprośmy premiera Rosji na premierę nowego rosyjskiego filmu w Warszawie na przykład. Niech przyjedzie na premierę filmu, nie na rozmowy o bazie w Redzikowie. Bardzo ciekawa propozycja, ale to może panią premier Szydło zaprosisz do samochodu i bardzo chętnie z panią, albo niech pani premier Szydło jedzie do Moskwy na, nie wiem, premierę jakiegoś polskiego filmu, niekoniecznie jakiegoś... Ale jestem zaskoczony twoimi postulatami, pamiętałem cię zawsze z twoich komentarzy bardzo stanowczych, jeśli chodzi o stosunki z Rosją. Co, bo ja jestem stanowczy, tylko że uważam, że za chwilę zostaniemy sami z tymi popsutymi stosunkami polsko-rosyjskimi, nie z naszej winy, to nie o to chodzi, tylko zostaniemy sami, wszyscy sobie ułożą stosunki z Rosją, a my będziemy mówić, my czekamy na krok Rosjan, a oni tego kroku nie zrobią, bo Polska dla nich nie jest ważna uważam, i w ich interesie leży, żeby te stosunki były byle jakie. Dopóki możemy, powinniśmy realizować nasze priorytety w stosunkach z Rosją i przekonywać do tych priorytetów naszych partnerów, czy to będzie François Fillon, czy to będzie Marine Le Pen, czy jakikolwiek inny polityk, który do tej pory o Rosji miał nieco inne zdanie niż my. Marku. Dziękuję bardzo. A ja będę jednak wierzył, że może coś uda zrobić. Dzięki wielkie. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Do zobaczenia. Miłego dnia życzę. Dzięki, do zobaczenia.